Chciał nawrócić odstępców, ale za bardzo się nie dało, ale za to można po jego wizycie wrócił zaraz, w krótkim czasie i zabrał swoich. I damy artykuł, który mówi na ten temat, to jest materiał dowodowy, że to porwanie słynne, które mówią różni tam religianci, to już nastąpiło dawno. Słynne porwanie tam, niektórzy tam, że tam czekują na to porwanie, tak, i tak dalej. To już dawno nastąpiło. To, co... W tej chwili co ma nastąpić, to tylko likwidacja Wielkiej Nierządnicy, likwidacja tego systemu bankowego, zejście władzy Boga, okres dwuwładzy i ostateczna likwidacja buntowników. Hybryd i tak dalej tam. Ale ja mam... Łącznie z tą cywilizacją, która jest na zewnątrz. Takie pytanie, że Kościół rzymskokatolicki na przykład w Polsce łoży ogromne środki, dostaje ogromne środki, katechizację przeprowadza w szkołach, a więc ma ogromną odpowiedzialność co do edukacji młodego pokolenia, no i ma uniwersytety, ma ośrodki. Słyszałam, że w Toruniu powstał pierwszy instytut hebraistyki, właśnie no, ten Toruń. I do czego to zmierza? Bo jak oni mają narzędzia, pieniądze, uniwersytety, no, kadrę akademicką, to dlaczego oni nie badają niebocentryzmu i... Bo każda religia to znaczy... Nie nauczają tego. Dlaczego? Każda religia, to nie chodzi mi tylko o ten kościół taki się. Każda religia to jest akt zdrady Boga, to są odstępcy, znaczy te odstępcy, to są agenci diabła. Każda religia, tu nie ma wyjątku żadnego, każdy to są agenci diabła i oni nigdy nie będą nauczać prawdy. Jaka jest żelazna zasada tych różnych religii? Nieważne to, co oni mówią, tylko najważniejsze to, czego oni nie powiedzą. To jest żelazna zasada. To jest żelazna zasada dezinformacji. Powiedzieć coś, ale nie powiedzieć rozwiązania ostatecznego. Dobrze. Załóżmy, że komuna o tym wiedziała. Co ty mówisz? Wiedziała o tym. Bo śmierć Achnenerba współpracowała. O czym wiedzieli? O tym ostatecznym rozwiązaniu, o likwidacji. Aha. I narzucili, na przykład w PRL-u, narzucili... Stop. Odsunąć chcieli jakby Kościół rzymskokatolicki od wpływu aż tak mocnego na społeczeństwo. Przede wszystkim edukowali społeczeństwo. Było przed wojną, w II RP, było bardzo dużo analfabetów. Słyszałam nawet, że zaledwie 30% umiało czytać i pisać, a reszta to byli analfabeci. A więc PRL wyedukował ludzi, założył szkoły, tysiąclatki. Każdy chyba zna te budynki, to jest 1000 szkół na 1000-lecie chrztu Polski. Czyli w pewnym sensie komuna, bo również wielkie defilady zrobiono z okazji chrztu Polski, w pewnym sensie współpracowała i z tym kościołem i go tępiła. Czy to jest możliwe, że tępiła właśnie ten kościół między innymi za te kłamstwa? Swoje kłamstwa, komuna. Oni grali w jednej drużynie. System namrodyczny, czyli komunistyczny, który przylazł z Rosji, z jakiego Związek Radziecki, jedni wiedzieli o drugich, że to są, to co? Kierownictwo władzy radzieckiej, polskiej, to było namrodyczne i nadal jest namrodyczne. Kierownictwo kościołów różnych też jest namrodyczne. To jest ta sama grupa trzekokształtnych hybryd i tutaj nie ma żadnych między nimi różnic. Jeżeli zwalczała tak zwany kościół i tak dalej, to było tak zwane, to była pozoracja. Chodziło o utrzymanie ludzi w ryzach, a to nie ma znaczenia, żeby ludzie myśleli, o tutaj jest, w kościele jest nadzieja, tu w systemie jest nadzieja i tak dalej. Oni to wszyscy grali, oni wszyscy tam byli po jednych pieniądzach. Także to była pozorowana walka. Ale co jest najciekawsze tutaj, co powiedziałeś na ten temat, co mi akurat przyszło do głowy po drodze, to jest taka kwestia też dość ważna, a mianowicie, że
dlaczego przedstawiciele nemrodyczni, którzy mają ogromne pieniądze i wpływy, oni wierzą w co oni wierzą. Tak zwana duchowość. To mieliśmy na przykład tych nemrodystów hitlerowskich. Mieliśmy Himmlera, Wewelsburg, zamek i tak dalej. Że to okultystyczne. W porządku. Oni wiedzieli o niebocentryzmie. To żadna tego. Ale o co, co tutaj mi się przypomniało w tej pogadance na temat religijne. Diabeł im obiecał życie wieczne, wskrzeszenie z martwych i to jest na przykład, to są dane od templariuszy. Przekazano mi to. Życie wieczne, a te pieniądze to są na razie doczesne sprawy, żeby oni realizowali cele diabła. I to czy co templariusze, to jest tylko tajne stowarzyszenie, takie same jak każde inne. Oni zakładają, że sobie diabeł z Bogiem poradzi i on zapanuje docelowo. Czyli Stary Testament i ten akurat Nowy Testament, czyli ten fragment ten z Księgi Objawienia, mówi, że to Bóg załatwi diabła. Natomiast oni twierdzą, że mamy nad ludźmi taką władzę, że my sobie nawet z Bogiem poradzimy. I to jest gwóźdź, to jest jakby duchowy mechanizm funkcjonowania iluminatów i masonerii. To jest ich... I teraz tak, a zwróćmy uwagę, co obiecuje Bóg w Starym Testamencie, którego jakoś do końca nie szło przerobić i tak dalej. On obiecuje życie wieczne dla ludzi, tak samo jak było na początku. Adam i Ewa nie mieli umierać. Obiecuje życie wieczne, świat bez chorób i urządzone w taki sposób, że jeden drugiego nie będzie wykorzystywany. Czyli śmierć odpada, choroby odpadają, nie ma raków, nie ma depopulacji rakiem, chemtraliami i tak dalej, dla przykładu. Ale wszyscy mają żyć wiecznie wtedy? Tak. To nie będzie dzieci? Dzieci się nie będą rodzić? Będą się rodzić. Jaki problem? No problem jest, bo jaki? Kobiety są zdolne do porodu 30 lat. No to co za problem? A potem już nie. 40 Ziemia lat. Ma wchłonąć... Czy starzeją się, bo ja to widzę w realiach obecnych. Nie będą się starzeć. Jak mają się rodzić dzieci, skoro kobieta się nie starzeje na przykład? To będzie dalej rodzić, ale spokojnie. Ale co, te dzieci zawsze będą dziećmi? One będą miały... Nie będą się starzeć? Tak jest. Dzieci się nie będą starzeć. Ale stop. Czyli będą Daj mi dojść dzieci... do słowa. Daj mi dojść do słowa. Zaraz ci powiem, o co chodzi. Dzieci mają dzieci, a wszyscy będą i tak młodzi. Ale o co chodzi? Ziemia, wiecie, ile miliardów może wchłonąć? Dzisiaj są problemy z 7, jest depopulacja. 300 milionów. Jak się zmieni odpowiednie warunki klimatyczne, a dla Boga nie jest to problem techniczny, pustynia zakwitnie. Jest tak napisane w Starym Testamencie. Pustynia ma zakwitnąć. Są potężne pustynie. One się ciągną, powiedzmy, w Meksyku, w Azji, w Afryce. Mamy Saharę. Równika. Tak? Mamy takie wielkie pustynie. 300 miliardów. Jak dobrze podzielić jedzenie, nie ma problemu. I w ten sposób ten nowy system będzie właśnie tak się charakteryzował. Czyli Bóg obiecuje pewne rzeczy, ale zwróćmy uwagę, załóżmy, ludzie o tym nie wiedzą. To są niektóre, powiedzmy, takie organizacje religijne, które jakby fragmentarycznie na ten temat mówią. A niektóre mówią, że w ogóle... To będzie zniszczone, a wszyscy tam siedzą w niebie, nie? Pójdą do nieba, będą porwani, nie? Stary Testament zdradza właśnie te kwestie, że ludzie nie umierając będą napełniać ziemię na zasadzie napełniania wodą szklanki do pewnej granicy. Słuchajcie, jak mamy 7 miliardów i schody, to dla 300 miliardów to co? Nie schody, ale już zupełnie pod innym kierownictwem. Zupełnie pod innym kierownictwem. I właśnie te obietnice tego Boga, no ludzie nie mają prawa się dowiedzieć. Albo niektórzy nie chcą uwierzyć. Ale stop. Widzicie, co ja zauważyłem bardzo ważne. Właśnie w tym, jak tutaj rozmawiamy o Bogu. Że właśnie tym tajnym stowarzyszeniom diabeł obiecał życie wieczne. A jest, dla mnie na przykład, który tak akurat badałem przez 20 parę lat, Stary Testament, to jest gwóźdź programu. Z mojego punktu widzenia. Dla Państwa możecie, no, powiedzmy, się zastanawiać, bo nie wiecie na ten temat nic. Dlatego właśnie stąd jest ten film. Ale dla mnie
powiedzmy, ta informacja, która przeciekła, powiedzmy, do mnie dotarła, że im diabeł obiecał życie wieczne i nawet wskrzeszenie zmarłych przy tym ostatecznym rozwiązaniu, to jest dla mnie kwestia bardzo, bardzo ważna. Czyli to ona zdradza. Stąd ten plan zagospodarowania we Wolfsburga, czyli duchowość tych nemrodycznych hitlerowców, to praktycznie odpowiada na pytanie, ta strzała, która wali w ten, no, w to jądro. Ten atak na tego Boga. To jest najważniejsze. Ponieważ, dlaczego jest atak na Boga? Bo Bóg chce dobra dla ludzi. Chce im ten problem rozwiązać, ale oni mówią, nie, my, diabeł z tobą sobie poradzi. I oni dlatego wykorzystają różne technologie. Ci, co są na zewnątrz ziemi, i sprzedają te technologie tutaj do środka, po to, żeby można było zrealizować ten atak. Tylko oni nie biorą pod uwagę, że ten, który mieszka w kuli, gdzie jego ściana, jego pałacu kulistek znajduje się 3000 km nad nami, on ma najwyższą technologię. Można tak to nazwać. To jest technologia, na mocy której Chrystus, kiedy chodził po ziemi, wskrzeszał zmarłych. To jest taka technologia, to jest taka energia, która potrafi wskrzesić. Częściowo to, co mówisz, pokrywa się z tym, co Kościół rzymskokatolicki mówi, ale ja takie pytanie zadaję, dlaczego nie naucza Kościół rzymskokatolicki niebocentryzmu polskiego? Bo dużo mówi o wskrzeszeniu zmarłych, o życiu wiecznym, bardzo dużo. Tak, ale o raju na modli ziemi. Modli się nie. O to. Ale o raju nie mówił na ziemi. Bada Stary Testament, bo przecież ta kadra akademicka, kościelna, ona bada dzień i noc, bada na wszystkich kontynentach, bada Stary Testament. Tam jest ogromna ilość utytułowanych profesorów, doktorów. Dobrze. Jest taka zasada. Stary Testament, nie? Bo człowiek można... z ulicy może się nie... Kowalski, jak ty to mówisz, może się nie znać na Starym Testamencie. No dobrze. Ale oni powinni. I mają obowiązek nawet znać. No słuchajcie. I każdy co im z tego wynika? Bardzo fajne wnioski. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Co z tego wynika? Wiecie, jaka jest zasada sprzedania blefu? Trzeba mieć papier prawdy. Czyli mówisz coś właśnie o Chrystusie, tam trelemele i tak dalej... Muszą być tak zwane cechy blef, trzeba schować za taką otoczką prawdy, jakichś elementów, czyli mówisz na przykład 80% blefu, znaczy może tak, ze 100% mamy załóżmy 10% prawdy, reszta jest blef, ale te 10% musi schować te 90%, czyli mamy taki pomarańcz, nie? I czasami pomarańcze są w papierkach, nie? Ale ty nie wiesz, że kupujesz to wszystko w papierkach, ładnie wygląda, to jest picobello. I teraz w tym ten pomarańcz jest zgnity. Ty go nie widzisz, nawet możesz sobie rozwinąć ten papierek, popatrzysz ładnie, ale to jest zgnity, ale kupujesz to. I w tym momencie to jest tak samo właśnie z religiami. Oni muszą powiedzieć, sprzedać blef w opakowaniu prawdy. No ale sugerujesz, że Kościół rzymskokatolicki blefuje? Tak, każdy. Nie tylko Kościół. Mamy przecież różne religii. Każda blefuje. Bo wielu Polaków jednak chodzi do Kościoła. Posyła dzieci na lekcje religii. Też kiedyś chodziło. Prowadzono z konkordatem, jest to związane, to już poruszaliśmy w jednym filmie, też przy tym stoliku, sprawę konkordatu, jakże to było możliwe, że został on wprowadzony po tej transformacji, niby że w wolnej Polsce, wolnej, konkordat, który tak naprawdę z 1924 konkordat jest ważny z drugą RP, a ten po co został podpisany? Między innymi, żeby wprowadzić religię do szkół. I teraz się to zadziewa, że na masową skalę, można powiedzieć, tydzień w tydzień wszystkie polskie dzieci dwa razy w tygodniu są na lekcjach religii. A jeżeli rodzice chcą zwolnić dziecko z religii, no to nie jest to takie proste.
w szkole podstawowej czy nawet w gimnazjum, bo nie ma zastępczych lekcji, co dziecko ma w tym czasie robić. Jest to wykluczone dziecko wtedy ze społeczności klasowej, bo jedno lub dwoje dzieci, może troje. W klasach komunijnych, w tej drugiej klasie, to praktycznie nikt. Nie jest to takie proste. I to się dzieje na naszych oczach. Rok w rok nowe dzieci idą do szkół polskich. No, jak teraz przy programie 500+, Szydło chce polskim dzieciom płacić to 500+ miesięcznie. Policzono te rodziny z dziećmi, no to wychodzi, że to jest 2 600 000 rodzin, dzieci drugie tyle. To tyle dzieci jest rok w rok tymi lekcjami religii 2 razy w tygodniu. Obligatoryjnie zmuszane do katechizacji, ewangelizacji. Miliardy chyba to kosztuje. W porządku. Na blef wydaje się miliardy. Poważna sprawa. To nie jest problem techniczny dla nich wydać. I odpowiedzialność za tym idąca, nie? Bo Kościół jednak nauczając tą, katechizując polskie dzieci, bo mówisz o innych kościołach, nie? Ale jednak rzymskokatolicki Kościół, no ja częściowo go nazywam nawet krzyżacki, bo tu na Dolnym Śląsku mamy do czynienia absolutnie z krzyżackim kościołem. To jest katolicki, ale krzyżacki kościół. To ma odpowiedzialność, przecież to... Nie ma żadnej. No właśnie. Nie ma żadnej. To nie ma żadnej odpowiedzialności, to jest tylko odpowiedzialność przed diabłem, bo chodzi o to, żeby Polaków trzymać w odstępstwie, żeby dalej byli zablokowani. Człowiek, który jest zablokowany, nie rozumie pewnych rzeczy i oni są zablokowani, bo są zdezinformowani. Najważniejsze to jest dezinformacja. Jak ważna jest dezinformacja? No, czy to każda religia robi. To nie ma znaczenia, to jest jedna wielka dezinformacja. Bo oni niby przedstawiają tego Boga, że oni są przedstawiciele Boga i tak dalej. To każda religia mówi. W takiej czy innej formie mają tego, że oni są przedstawiciele Boga. A oni nawet utrzymują, że to jest z polskością związane, ten krzyż ze stójką, jak to Mariusz mówi, i na niej wiszący... Przed łóżką. Albo rozebrany, ukrzyżowany Jezus Chrystus, że oni mają patent na polskość, że to jest właśnie zarzut, na przykład padł jeden w komentarzu, jesteś Polakiem czy lewakiem? Czyli nie chodzisz do kościoła, nie przyznajesz się do kościoła rzymskokatolickiego, to jakże możesz być Polakiem, nie? Nie, znaczy, no jak możesz być Polakiem? No właśnie zastanówmy się nad tym chwilę, jak to, skoro Kościół właśnie krzyżacki germanizuje, bo to już jasno widać, gołym okiem widać, jak germanizuje na ziemiach odzyskanych Polskę, Polaków, polskie dzieci, młodzież polską, germanizuje wręcz. To jest Kościół, religię czy system polityczny, są to 2 elementy. Diabelskie, które tymczasowo mają władzę i których celem jest utrzymanie w dezinformacji, w blokadzie ludność po to, żeby Polaków w tym przypadku trzymać dalej w odstępstwie. Pamiętajmy, że podstawą odstępstwa, na mocy odstępstwa nastąpiło cofnięcie pomocy więzi z Bogiem. I państwo Lechitów od oceanu do oceanu się rozpadło na tej mocy. I teraz, żeby utrzymywać dalej Polaków w ryzach, właśnie robi się to, co mówisz, tej tak zwaną chrystianizacji i tak dalej. To jest tylko jeden element, jeszcze jest drugi element. Ten film, co dzisiaj widzieliśmy na tym plakacie, ten Jezus, mały Jezus, tak? Mały? Czy młody? Kto się będzie nazywać? Jakoś się tam nazywał, nie? Jest tam pokazane, no, młode dziecko w wieku, no, wyrostek. Ale o co to chodzi? Z długiejszymi takimi włosami, ciemne oczywiście te włosy i legionista rzymski, czyli to sugeruje, że ta produkcja filmowa ma
chrystianizować, tak. Nie? Mesjasz, coś tam, nowy Mesjasz, jakiś Mesjasz chyba jest. Tak, bo, młody, bo, młody. To tłuma- młody, młody, oczywiście, młody, nowy, tak. Bo tłumaczeniami też różnie bywa, bo to jest osobny dlaczego? Temat, jak się tłumaczy na polski amerykańskie filmy, tytuły amerykańskich filmów, co się sugeruje nimi. Chociażby Wymienienie Trzech Królowie jest taki film, no, z George'em Clooneyem się nazywa po polsku Złoto Pustyni, a po amerykańsku Trzej Królowie, czyli był problem przetłumaczyć Trzej Królowie. Bo to jest święto narodowe, wprowadzone teraz, po transformacji, 6 stycznia, Trzej Królowie. Co to, magów je nazwałeś ich, tak? Tak. Trzej Królowie. No, magowie ze wschodu. Poważne sprawy. Ja żeby jeszcze to nie wypadło, to chciałam koniecznie nawiązać do tego, co mówiliśmy dzisiaj w restauracji Wieniawa, bo z sejmiku wróciliśmy. Sejmik ziemski się odbył jak trzeba. I tego nie powiedziałam. Dlaczego hamulcowi restytucji drugiej RP w zmowie przeciwko Polsce działają i w tym działa również Kościół, a więc ja oskarżam już wręcz patriarchów Kościoła rzymskokatolickiego, no głównej religii, która rządzi w Sejmie i Senacie i teraz no chrzest i zaprasza tu Franciszka za nie wiadomo jakie pieniądze. Ano hamują restytucję drugiej RP, także dlatego, że tam był i jest ważny do tej pory konkordat z 1924 i on nie był taki korzystny, jak widać, jak ten konkordat Kwaśniewskiego czy Żydówki Suchockiej z lat 90. Nie? Takie siły tu działają. Dobrze, teraz wracamy do tego, co ja chciałem powiedzieć na temat tego filmu. To jest bardzo ważna kwestia, dlaczego takie filmy, ich jest tak, no dość intensywnie się tutaj te filmy robi w tym Hollywoodzie. I dlatego się to wrzuca na Polskę. Chodzi, ponieważ kwestionuje się, że Chrystus nie chodził, kwestionuje się ziemię obiecaną w Palestynie, że Chrystus tam wcale nie chodził. I to się wszystko kwestionuje. I kwestionuje się nie dlatego, że się kwestionuje dla samego sportu, tylko ponieważ to są dowody nawet artefaktowe, gdzie chodził Chrystus. Chodził nad brzegami Bosforu. I tam są artefakty właściwe. Nawet jak wgrzebiemy się w historię, to matka Jana mieszkała w Efezie, czyli obecny Izmir. Czyli co Stop. Znaczy te słowa Stop. Izrael, Izrael cały czas nam szacuje? To jest na razie oddzielny temat, natomiast film ma tylko jakby dalej uwiarygadniać przez wielokrotne powtarzanie, uwiarygadniać, że w Palestynie była ziemia obiecana tak. I tam chodził, ta ziemia święta, tam chodził tak. Chrystus. On tam wcale nie chodził i my Państwo też po raz drugi zalinkujemy ten film Fałszywa Jerozolima. A tak prawdziwe to powinno się nazywać Jorosz. No jak ona się powinna nazywać, to ja mam jeszcze wątpliwość. Jorosz. Skąd ty bierzesz tą nazwę Jorosz? To jest dzisiejsza nazwa miejsca, które było starożytną Jerozolimą i ona się nazywała Jorosz nad Bosforem. Ale to jest oddzielny temat, ja już robiłem na ten film, go zalinkujemy. Tam trzeba by koniecznie pojechać. No, a więc po prostu każda religia to jest blef, a one służą to po to, żeby po prostu utrzymać władzę nad ludźmi, żeby się specjalnie nie buntowali. A jeżeli chodzi o te wydarzenia, o których żeśmy mówili, likwidacja tej wielkiej nierządnicy i bestii, a więc żeby po prostu za bardzo o tym nie wiedzieli i żeby byli jakby na taką chorągiewkę, gdzie jak się dmuchnie, to się ustawią. Nie? To jest kwestia tylko i wyłącznie utrzymania władzy nemrodyczej, czyli władzy nierządnicy nad ziemią. O, w ten sposób. Tylko po to są religie. A więc żeby służyć Bogu, znaczy służyć Bogu, Bogu nie trzeba nawet służyć. Wystarczy wiedzieć, mieć świadomość tego, gdzie On jest, jakie ma cechy, czyli miłość, mądrość, sprawiedliwość i moc.
i można co najwyżej jeszcze ze Starego Testamentu wyciągać pewne elementy i to weryfikować. Z Nowego Testamentu tak samo. Ale trzeba mieć też świadomość, że to zostało wszystko przerobione i został zmieniony język. A więc... Gdzie to jest napisane? Pamiętasz? Proszę? Gdzie to są te cztery cechy, gdzie jest to napisane? W Starym Testamencie. Miłość, mądrość, sprawiedliwość i moc. I na mocy tego, tych wszystkich cech jeszcze on nie, jeszcze nie zareagował. Ale z logicznym, nawet gdybyśmy odrzucili tutaj, mamy tylko tą logikę, czyli mamy niebocentryzm z ogromnym materiałem dowodowym. Tak, niebocentryzm jest ogromną wiedzą. Tak. W tym momencie po prostu z samego logicznego punktu, nawet gdybyśmy odrzucili powiedzmy te kwestie Starego i Nowego Testamentu, z logicznego punktu widzenia najwyższy, prędzej czy później, ten siedzący w kuli, który obserwuje to wszystko, co jest tu i co jest na zewnątrz Ziemi, kiedyś zareaguje. Znaczy kiedyś. Słuchajcie. No, z tym kiedyś to możemy właśnie, to może być jakiś następny film, bo my tu jeszcze będziemy gadać, a to jest po prostu mniej więcej, myślę, że chyba żeśmy wyczerpali ten temat. Jeszcze o nazwach, króciutko, bo niebocentryzm polski różni się od skycentryzmu amerykańskiego. Ten skycentryzm, ja wszystkich tłumaczy zawodowych i anglistów, przepraszam, że nie ma takiego słowa, bo spotkałam się niestety z ostrą krytyką młodej generacji, która dobrze zna angielski, że nie ma takiego słowa skycentryzm. Ja na to, że skycentryzm znalazłam z tą pisownią, którą widzicie Państwo w tytule, przez C, skycentryzm, na stronach Google angielskich, amerykańskich. A więc jak to jest możliwe? A na to dostałam odpowiedź, że to jest możliwe, bo Polacy tam pojechali i tam polskie słowo. To jest polonizm. No a dlaczego mamy właściwie tyle germanofilskich słów, tyle amerykanizujących słów w języku polskim? Dlaczego nie mielibyśmy my Polacy stworzyć dla Amerykanów słowa skycentryzm? Ale jaka jest podstawowa różnica? To teo, czyli z greckiego Bóg, teocentryzm, w polskim niebocentryzmie ten Bóg właśnie, ta wiedza o Bogu, której w amerykańskim skycentryzmie już nie ma. No nie ma, nie ma, bo tak jak mamy Sky Tower we Wrocławiu, bez Boga, czy atak na Boga wręcz. Atak na Boga. Być może skycentryzm amerykański jest właśnie albo bez Boga, bez albo Boga. Jest atakiem na Boga wręcz. Bez Boga. Niemiecki niebocentryzm to jest Hochwelttheorie. To też bez Boga. Tylko w polskim wariancie niebocentryzmu jest Bóg. Tak, także ten polski niebocentryzm na wiele sposobów będziemy Państwu przybliżać. Tak, bo to jest też wiedza. Tak, niebocentryzm jest ogromna wiedza. Można powiedzieć, że to jest wiedza o boskim dziele stwórczym, a to jest wręcz frapujące. Tak. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy.